Dzień dobry. A więc gotowy już jestem do porannego biegania, więc zaczynamy. Witam Cię ponownie już w zasadzie po bieganiu i tak naprawdę po całym dniu, bo jakby nie patrzeć, to mamy godzinkę 20:31. A więc dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak zamienić cel w nawyk, a nawyk nawet w rutynę. I nie jest to proste. Mówię z góry. A więc zaczynamy. A więc jak z tego celu zrobić nawyk? Użyję do tego jednego słowa, a nawet kilku. Cykliczność, powtarzalność, schemat, szablon. Już od małego nasz mózg jest zaprogramowany na pewne rzeczy i jak chcemy coś do tego dodać, to musimy oczywiście sami zaprogramować swój mózg, a mózg, żeby zaprogramować, to musimy pewną czynność powtarzać wiele, wiele, wiele razy. Naukowo jest potwierdzone, że trzeba około 60 do 90 dni, aby nam nawyk wszedł w krew. Zobaczmy to na ilustracji. A więc niektóre badania mówią, że zbudować nawyk można nawet wcześniej, bo po 14 dniach. Jednak inne badania mówią, że może to być 21, jeszcze inne 84, jeszcze jakieś tam inne, że to nawet może zająć 200 dni. Wszystko tak naprawdę według mnie zależy od tego, jak ten nawyk budujemy i jak często powtarzamy daną czynność. Ja mogę powiedzieć na sobie, jak zmieniłem swój nawyk z biegania wieczornego na bieganie rano. Choć to jeszcze nie jest idealne, ale w każdym bądź razie u mnie to zadziałało. I już Ci pokazuję, jak tego dokonałem. A więc jak biegałem sobie wieczorami, to wyglądało to w ten sposób, że wychodziłem biegać i była to godzina 20, 21 czy nawet 22. I to był tak naprawdę mój nawyk zbudowany przez wiele miesięcy. Wieczorne bieganie. I jak zbliżała się godzinka 20, to już sam organizm prosił się o to, aby wyjść po prostu i się poruszać. No dobra, ale zmieniłem to na poranną rutynę, bo chciałem spróbować, czy będzie mi się lepiej biegało, czy będę bardziej produktywny i tym podobne rzeczy. Ja zbudowałem swój cel. Budowałem najpierw swój cel, żeby zacząć generalnie rano biegać. To był jeden wielki cel. Bieganie rano. Ale oczywiście wiedziałem, że nie ma szans, żebym wstawał o godzinie 6 i o 6 czy tam o 6:30 zaczął biegać. Nie było takiej opcji. A więc zacząłem stopniowo. W pierwszym tygodniu było to bieganie po godzinie 9. Tak, 9:30, 9:00. No i tak przez pierwszy tydzień, 3 razy w tygodniu, bo tak zazwyczaj biegam. Na początku powiem tak, że strasznie było ciężko i nawet po pierwszym tygodniu miałem ochotę zrezygnować, no ale dałem sobie szansę na drugi tydzień. W drugim tygodniu biegałem już wcześniej, bo już biegałem 8:30, udawało mi się tak o tej godzince wychodzić. No i powiem Wam, że pod koniec tego drugiego tygodnia już było całkiem spoko, już wstawałem, wiedziałem, że czeka mnie bieganko i nawet powoli mnie to zaczęło cieszyć. No i w trzecim tygodniu 7:30, 8:00 już mi się udawało wyjść z domu. No i teraz jest czwarty tydzień, czyli praktycznie miesiąc czasu, odkąd zaczynam biegać. I już udało mi się zejść do godziny 7:00. 7:00. Co uważam za duży sukces, ale to nie jest oczywiście godzina, tak powiem, końcowa, bo zamierzam zejść jeszcze niżej. A więc jak widzisz, należało zbudować najzwyczajniej na świecie schemat i tego schematu się trzymać. To był tak zwany pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, no i teraz trwa sobie w najlepsze czwarty etap. Bez powtarzalności, cykliczności, rutyny nie ma szans, aby powstał żaden nawyk. Po prostu się nie da. Przynajmniej według mojej wiedzy i moich doświadczeń to jest po prostu
Not Impossible. Jeśli masz na ten temat inne zdanie, oczywiście zostaw w komentarzu, podyskutujemy sobie o tym wspólnie. Oczywiście do zmiany celu w nawyk potrzebna nam jeszcze jest dużo, dużo motywacji. Przede wszystkim, jeśli coś będziemy lubić, to wiadomym będzie, że ten nawyk nam przyjdzie dużo, dużo wcześniej niż jakaś czynność, która no, na przykład sprawia duży problem. Zakładajmy na przykład wczesne wstawanie. Niektórzy nie lubią wcześnie wstawać. Ja za bardzo też nie lubiłem, ale powoli ten tryb zmieniam i buduję sobie nawyk, przeprogramowując mój mózg w bardzo prosty sposób. Co robić, aby się tej cykliczności trzymać? No, w zasadzie mam dla Ciebie tylko jedną radę. Jeśli masz kiepską pamięć, to zainstaluj sobie aplikację jakąś To-Do bądź wykorzystaj swój budzik. Najzwyczajniej w telefonie wykorzystaj budzik, ustaw sobie powiadomienie, że w poniedziałek, załóżmy o 22:00 idziesz spać i przypomni Ci, że musisz iść spać najzwyczajniej i to naprawdę działa. Tak samo z każdą inną czynnością, jeśli masz problem z zapamiętaniem ze schematem, z utrzymaniem, to zwyczajnie porób sobie taski, że w środę robię o tej godzinie to czy tamto, czy 20 na przykład medytuję, 21 biegam, jak lubisz wieczorem biegać, to najzwyczajniej telefon jest Twoim tutaj przyjacielem. No innej rady niestety nie ma. Zdradzę Wam w sekrecie, mam jeden zły nawyk, którego muszę się pozbyć, a mianowicie to jest taki, że nagrywam dla Was te filmy późno wieczorem i zawsze mam problem z montażem i z uploadem, tak żeby to było w miarę wcześnie. To nieraz już pewnie zauważyliście. Do zmiany, prawda? A z takich dodatkowych rzeczy dobre są też tak zwane challenge 30-dniowe bądź też dłuższe. Wybierz sobie jakikolwiek jeden cel i powiedz sobie, że będziesz robił dzień w dzień to samo przez całe 30 dni. Jeśli uda Ci się utrzymać nawyk, no to super. Prawdopodobnie tą czynność, którą wybrałeś i wytrwałeś w tych 30 dniach ze zbudowaniem nawyku nie będziesz miał najmniejszego problemu. U mnie w zasadzie działa jeszcze jedna rzecz, tak zwany Achiever, który mam z talentów Gallupa, ale o tym porozmawiamy sobie kiedy indziej. Zawsze sobie mówię, że jeśli coś zacząłem i już coś robię na przykład przez tydzień, no to głupio by było przestać to robić i buduję sobie taką świadomość, że kolejny tydzień to jest taki level wyżej, czyli coś do osiągnięcia i ten Achiever mnie do tego motywuje, także dlatego dla mnie budowanie tych nawyków czasem po prostu jest prostsze. A więc podsumowując, pamiętaj, jeśli masz kiepską pamięć, telefon jest Twoim przyjacielem. Miej dużo zaparcia i wytrwałości w tym, co robisz. Pamiętaj, im częściej coś będziesz robił, tym szybciej Ci ten nawyk wejdzie w krew. Czyli cel, nawyk, a potem z nawyku zazwyczaj jest jedna rzecz następna, rutyna. Pamiętaj o jednej rzeczy, że jeśli utworzysz sobie już cel i będziesz dążył tematycznie do utworzenia nawyku, to nie czekaj z tym do następnego poniedziałku, do następnej soboty, bo coś tam jest nie tak. Po prostu zrób to dzisiaj, zrób to od jutra. Nie ma sensu czekać na przyszły poniedziałek czy początek roku, bo tak jest wygodniej. Nie, po prostu zaczynasz już dzisiaj albo ewentualnie jutro. Osobiście też uważam, że nie ma sensu wyznaczać sobie Bóg wie ile tych celów na początek. Wyznacz sobie jeden, zbuduj sobie ścieżkę, schemat i po prostu nim podążaj. Jak już Ci się uda wytworzyć ten nawyk, to wtedy spróbuj z kolejną rzeczą. A jeśli już dzisiaj wybierzesz sobie jakiś cel, to zostaw ten cel w komentarzu. Sprawdzimy, czy się będziesz niego trzymał przez najbliższe tygodnie. No dobra, co by nie przedłużać, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robiliście. I moi drodzy, do zobaczenia już całkiem niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć.